Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Gierko, a dzisiaj ze mną są trzy osoby, czyli Robert, Quaid i Burek. I dzisiaj gramy na Ferajnie. Nie ma dwóch osób, te, które były akurat, ale rozumiecie, jak to jest. Gramy wszyscy. To gra ten, kto po prostu chce. No dobra, no to zaczynamy. Odcinek to jest, tak, odcinek. O kurczę, ale lagi dostałem. Czekajcie. Jest sześć czunków. Lagu raczej nie powinno być. Bo ja się staram się to nagrywać w 60 FPS-ach, co nie? Ale coś tu mi nie wychodzi. Nie wiem, coś się musiało spierdzielić. Dobra, tak czy siak, zostaliśmy na tym. Na takim etapie zostałem tutaj. I potrzebne jest jedzenie. Niestety potrzebuję dużo jedzenia. Potrzebuję dużo jedzenia. Tylko właśnie. Właśnie gdzie? Gdzie co jest? Gdzie są jakieś moby ogólnie? Tu widzę, że tutaj jest coś. To są jakieś złe moby. Ale mam lagi. Oczywiście postaram się to wam nagrać w tych 60 FPS-ach, no ale sami widzicie, jakoś serwer nie wyrabia, ogólnie mój komputer też nie wyrabia. Muszą się wszystkie czunki wgrać. No. Wiecie co, chyba wydaje mi się, że to przez to, bo zmieniłem dzisiaj. Dzisiaj zmieniłem kodeks jakby tego. Mojej nagrywarki, czyli Bandicama, i tam po prostu są jakieś spadki FPS-ów, więc. Na następnym odcinku zmienię to, ale teraz już musi tak zostać. Będzie tak się troszkę zacinać mi. Nawet nie zrobiłem tutaj piecyka. Piecyk się robi chyba, o tak, idealnie z 8. Dawać szybko jedzenie, bo ja tu zaraz umrę. Umrę z głodu. To zanim się zrobi, to minie tyle czasu. Dobra, mam siekierkę. Pozbieram sobie troszeczkę drewna. No powiem wam, że te spadki FPS-u są naprawdę mocne. No, będzie otwarte tak do 20. Bo ja, dzisiaj jest niedziela, więc nie mam tak za dużo czasu. No bez jaj, że mnie zombie zobaczył z takiego daleka. Nie zobaczył mnie. Dobra. Jedzenie już mam. Dobra. Raf Moton. Czyli tam. Jak się to może nazywać? Nic tu nie widać. Nic nie widać tam. Nie wiem, o co chodzi z tym. Naprawdę chyba. Po prostu ja ustawiłem na CPU, czyli żeby zrobiło na procesorze by się nagrywało. A tak to miałem na karcie i tak wypadło z tym. Z tego odcinka tak długo nie będę robił, tylko go bardziej skrócę właśnie, żeby tych lagów nie było. O cholera. Zombie. No i tak to jest, szkielet zobaczycie z kilometra. Szkielet cię zobaczy z kilometra. Ale ty już raczej nie wejdzie. A wejdzie, 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 wejdzie. Dobra, jednak wszedł. Jeszcze raf beef. Schabowy. Schabowy. Jest naprawdę family friendly. W sumie. Nie no, w sumie to jest family friendly, ale ze względu na tą krew to tak nie za bardzo. Burek tutaj ładnie ze mną kopie. To jest gość. Burek. Spoko. No to idziemy do jaskini. Będzie coś dobrego w jaskini. Przekonałem się. O, tu jest żelazo już. Tu jest już żelazo. O kurde. Ja nie usłyszałem go, bo on dźwięk wyłączony. O,
Brawo, Burek. Co tu się dzieje? Ile zombie? A tu co? Węgiel. Węgiel, węgla potrzebujemy. Węgla dużo potrzeba. Tu idziemy. O kurde, co to? Enderman? Nie, nie, ja go nie biję. Ja się boję. Co? Ale tu jest szmaragd. Chociaż w sumie szmaragd mi nie jest potrzebny, no ale dobra. Tak, gówno, nie wykopię go. Dobra. Burek. Burek kopie węgiel. Najbardziej to chyba mi się przyda właśnie kobl, żelazo i tak dalej. Diaksy. O. Tu nie wiem, po co tu wchodzę. Dobra, tam jest lawa, to ja tam nie idę. Tam jest lawa, to tam nie idziemy. Tu jest nasze zejście. Tam jeszcze w góry coś jest. I tu jeszcze w dół. Tu jest redstone. Redstone, no to ja nie potrzebuję. Co on tu robi? Co ten brek odpierdziela? Robi wejście do kopalni. Dobra, dobra. Dobra, ładne, super, wszystko fajnie, ale to jest tylko baza. Tu nic nie należy się... Na razie... O kurde, creeper. Nie ma na razie się co kombinować. Lecimy, kopiemy dalej. Tutaj widzę, że coś tutaj się dzieje. Coś tutaj robi Robert. Robert, co ty robisz? To burek. Też sobie zrób. Chodź. Chodź, 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 burek. No, trzy wysokości max. Jeszcze długo, ale w ogóle czy on... Nie, no będzie okej. Dobra. Ja sobie też zrobię w sumie pokój. Bo tutaj tak nie fajnie. Dobra, tak to będzie u mnie wyglądało. Ładnie tak, estetycznie w miarę. Postawię tu drzwi. Jeszcze tu temu postawię drzwi. Te drzwi wybieram. O Jezu, przepraszam, przepraszam was, miałem nie przeklinać. No i sami widzicie, tak wygląda właśnie ferajna. Jak na razie zbieramy zasoby, a potem zaczynamy budować. Mówię to już po raz drugi w tym odcinku, w sumie nie. Mówię to po raz drugi, ale w tym drugim odcinku, że jak ktoś chce, to może dołączyć do ferajny na spokojnie, tylko musi mieć przynajmniej 13 lat. No i przydałby się jakiś kontakt, czyli Messenger. Messenger na Facebooku. No wiecie, jak to robicie, wchodzicie na grupkę moją. Tak, maniaki gierka. What the fuck? Halo, Robert. Co ty robisz? Co ty robisz, Robert? Wchodzicie na moją grupkę. Zapraszacie mnie do znajomych. I tyle w sumie. Ja was dodaję. No. Więc jak ktoś chce, to pisać. Dobra. A jeszcze zabiorę stamtąd swój piecyk i crafting table, chociaż nie crafting table, sobie dam Burkowi. Burek, masz crafting table? Masz, to chuj. Nie było tematu, dobra. Żelazo też mi nie ukradł, więc jest dobrze. No, tak. Tak jest. Jeszcze sobie zrobię troszeczkę więcej skrzyneczek. Raczej tego wszystkiego nie będę mu numerował, co gdzie ma być. Po prostu tak to będę wpieprzał, ja tam to. Mi to jest obojętne. Jednym słowem. Dobra, idę sobie troszeczkę pozbierać drewna.
potrzebuję jeszcze dużo drewna, dużo drewna. Będę robił taką wielką, jakby taki wielki dom zrobić. Będę robił taki wielki domek, tam na ileś tam kratek. Oczywiście w następnym odcinku postaram się to wszystko naprawić, bo tutaj widzicie, jakie są lagi, jaką mam, kurde, widoczność. No bo kodeks jest spieprzony, tak? Ustawiłem zły kodeks. No ale, no, tak jak mówiłem, to się naprawi, będzie dobrze. Ale jaja, jabłko mi wypadło pierwszy raz na tym serwerze. Oho, drugie. Wow. Normalnie nie wierzę w to. Co tam, Burek? O, siema towarzyszu, jaki masz ładny pokój. Wow, normalnie super. Co ty tu masz? Co ty przytapiasz? Wow, robisz z kamienia, super. Super, Burek. A tu? A ten co robi? Czemu mi tu wchodzisz? Co on robi? Halo? Dobra. Kurwa, nie tak. No nie! Więc to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Dawajcie łapeczki w górę, subskrybujcie. No i do zobaczenia. Cześć!